Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czego, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Możecie zostawić lajka na dobry początek, a my kontynuujemy sobie naszą historię i przygodę z gry Wiedźmin 3, a konkretnie tutaj dodatek serca z kamienia. Sezamie, otwórz się. Taką mamy misję do wykonania, potrzebujemy kogoś, kto otworzy nam bramy. I to może być albo ten Quinto, albo Casmiro. Mamy tutaj dwie osoby do wybrania. Na początku udajmy się do Quinto, no bo tak mnie tutaj gra prowadzi. Ale z tego co. Albo zresztą nie będę spoilerował. Możecie zostawić lajka na dobry początek. No i co, pakuję się do środka. Chciałbym tutaj porozmawiać z tymi najemnikami. Co tu się dzieje? Czemu mi. Wiedźmin Geralt z No Rivii. ja, no Wiedźmin, no. Ale chciałem zioma. Tu porozmawiać z ziomem. Ty jesteś Quinto? W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Hola, hola! Nie będzie żadnych przyjemności! Wara od klatki, Wiedźminie! Nie no, już ci raz mówiłem, Najpierw że. groźbami pieniądze wyłudzasz, a teraz z moim więźniem chcesz knuć? Nie ma mowy! No dobra, to czym wam podpadł? Nam niczym. Ale paru bankierom musiał zaleźć za skórę, bo wyznaczyli niezłą sumkę za jego głowę. A że pan Hans Scidaris jest człowiekiem interesu, postanowił mnie pojmać i zgłosić się po nagrodę. Pozwolił ci się kto odzywać? Morda w kubeł! Quinto jest mi potrzebny, żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierzy czy ty. Tak jak mówiłem. No uczciwie by człowiek było tutaj interesu. Zapłacić za A ja niego. mówiłem, morda w kubeł. Nie przerywaj. Co Ale to z ja? drugiej strony. A, jak zapłacisz, to go puszczę. Tylko że dla ciebie mam specjalną stawkę. O! Oskubałeś mnie. To teraz ja oskubię ciebie. No to nie jest. A może gwint? Ale mi się podoba ta opcja. Wykup. Jakie to przyziemne. Może zagramy o wolność Quinto w karty? Czemu nie? Ale jeśli przegrasz, cena za jego głowę wzrasta dwukrotnie. Wchodzisz w to? Kurwa, no lepszego zakładu A nie co? było. Wchodzę. Będę trzymał kciuki. Jo, cię kryńca, ale go rozdupcę. Skojatel, dobra, podoba mi się gwincik na samym początku, niech będzie, jak słyszę tą muzyczkę, to mi się morda raduje. Wymienimy sobie tą postać, Vest też możemy w sumie wywalić, bo Rosza mamy tutaj, ona i tak zostanie przywołana nam stali. No i myślę, że szpiegowie na sam początek i go rozdupcam, puh. Wariacie. Te karty to chyba ze śmieci zostały wyciągnięte twoje. Nie jest dobrze. Jeden punkt, no to jest jakiś sportowy lambercik, myślę, i możemy tutaj pasować turę. Czy mu damy wygrać? Czy może my wygramy? Chyba damy mu wygrać tą turę. On ma 5 kart. Nie, bez sensu, że on teraz mi rzuca tych szpiegów, ale to jest właśnie błąd związany z Gwentem Reduxem. Niestety. Można też sprawić, że ci szpiegowie jakby będą nie odejmować punkty, tylko dodawać, tak jak normalnie się dzieje. Natomiast no uznaliśmy już wcześniej, jak właśnie wygrywałem tego Gwenta Reduxa, że tak będzie lepiej. Przeciwnik spasował, bardzo dobrze, podoba mi się to. No to myślę, że jakiś sportowy Skurwil Junior. I 8 kart do 4, wariacie, 4 punkty. No i teraz pokażę mu, co to znaczy się dobrze bawić, a co w ogóle robi jego laska. Transformuje karty. Wyjebanko. Bez sensu chyba tą Ciri rzuciłem, w sensie. Wydaje mi się, że trochę głupie zagranie z mojej strony, bardzo chaotyczne. Bo on mi to mógł spalić, no ale z drugiej strony nie przejmuję się, jak on ma tyle kart i... A ja mam taką przewagę. Chciałbym zobaczyć, ile punktów uzyskam, tak? Z czystej ciekawości po prostu. Niestety nie będę mógł rzucić tego zioma, bo... On niszczy najsilniejszą jednostkę. Dawaj, dawaj. Chciałbym tylko zobaczyć tak, no z czystej ciekawości, tak jak powiedziałem. Czy jakoś dużo jakby... Dużą przewagę będę miał. Pokaż. Oj no, gigantyczną chyba. 85 punktów. Z
sporo, mi się wydaje. I ja też, pas. Podliczmy punkty. Wygrałem. Przeszarżowałeś, Hans. Gdzie z takimi kartami robić manewr tretogorski? Manewr tretogorski chłop zrobił na nas. Dobra, zabieraj go stąd, bo szlak mnie... Co? Ale jak? Rybią ością. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny? Jest robota. Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. A teraz rozumiem, że teraz nie będziemy się mogli udać do pana krasnoluda, który... Niestety, który będzie tutaj wysadzał rzeczy. A szkoda, bo tam była ciekawa interakcja. Myślałem, że jeżeli gra nas najpierw wprowadzi bezpośrednio do tego Quinto, to pomyślałem, że u niego że on będzie raczej tym gościem, który zostanie odrzucony, że też zginie albo będzie z nim jakaś interakcja. Sorry, że ja tak nie potrafię kurwa pozbierać myśli, ale dopiero wstałem jak coś. Myślałem, że z nim będzie jakaś interakcja, ale ostatecznie nie dołączy do naszej ekipy, tak? Tylko że dołączy ta druga osoba, a tu się okazało, że dupa. Gra chyba po raz pierwszy nie zrobiła mnie w tak zwane bambuko. Szkoda, bo faktycznie tamta interakcja była naprawdę ciekawa. No ale w każdym momencie można sobie wpisać na YouTube i myślę, że to jakiś większy problem też nie jest. Dobra, w takim razie pakujemy się i próbujemy chyba zrobić tak zwany napad. Witaj. Na dół muszę zejść. Ja już mogę sobie tam wchodzić tak o? Muszę przygotować miksturę. Redańskich żołnierzy, no tak, trzeba chwilę. Trzeba jeszcze ich odtruć i dopiero wtedy chyba będziemy tutaj mogli wrócić i ostatecznie powiedzieć, że wszystko nam się udało. No dobra, w takim razie musimy znaleźć kucharza. Przede wszystkim musimy użyć wiedźmińskich zmysłów, by posłuchać co, gdzie, kto gotuje, o której gotuje i po co gotuje. Wtedy będziemy mogli wyśledzić tego kucharza i tam namówić go za pomocą gruźb albo przekupić, żeby nam tutaj pomógł. Pewnie zrobię to za pomocą gruźb, bo jestem pierdolonym dusi groszem. Ile mam pieniędzy? 3 koła? Mało w sumie. No niestety 3 koła, ale 3 koła mam dlatego, że dla widza przygotowałem niespodziankę. Tak jest, ekwipunek. I proszę bardzo, co to za zbroja dla widza przygotowana na 40 poziom? Wiedźmińska zbroja cechu żmii. No i tak się prezentuje. Nie jest ona jakaś w sumie mega mocna. Takie średnie ma te chyba odporności. Chociaż odporność na obrażenia cięte. Odporność na obrażenia przez zadawane przez potwory. 40%. Nie no, chyba jednak jest mocna. Dobra, posłuchajmy co tu się dzieje. Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Dalej musimy posłuchiwać? Dobra. Damy radę. Ja nie wiem, jak się tam dostać. I czy to jest z tyłu, jakby muszę posłuchać ich, czy... Chyba tak, ale tu mega dużo w ogóle jest redańskiego wojska. Damy radę? Przez szybę? Albo wskoczyć tu też damy radę? Damy. Posłuchajmy. A ten Horst Borsody to ma jakąś córkę? Czemu pytasz? No pomyśl, wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maśle. Już ty się lepiej rodziną Borsodich nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. Mogę tu sobie wejść do środka? Nie mogę, zamknięte. Użyj wiedźmińskich zmysłów, żeby podsłuchać redańskich żołnierzy. Ale tu? O, ci mają takie bebzony. Coś czuję, że oni tutaj...
o kucharzu będą gadać. No, a jestem zbyt blisko. Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację to chyba rybna będzie. O, skąd jesteś? Od początku mi na takiej wyglądali. Wyglądasz znajomo. Martena na pomoście kiedyś wędkę. Taki kucharz to skarb. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposobnie. Ano, żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Nie no, wydaje mi się, że czosnek. Elegancka przyprawa, uwielbiam. Sam fanem jestem czosnku. Nie tylko zwykłego, ale takiego niedźwiedziego. Też super sprawa. Jakie są jeszcze czosnki? Jakieś na pewno są. Ale osobiście używam dwóch. Zwykłego, no i oczywiście takiego suszonego granulatu. On dodaje takiej powiedzmy mięskości do niemięsnych rzeczy. Czyli jak na przykład robię tofu, to warto jest taką przyprawę sobie zadupcyć, czyli właśnie sproszkowany tutaj czosnek. No i mamy chyba tutaj tego kucharza. No ma czapkę, też mam czapkę kucharską. To musi być ten kucharz. Ja mam taką czapeczkę. Mogę wyjąć z szafy. Ej! Nie powinna być w szafie, nie ma, a to może w drugiej będzie. Bo w sumie ostatnio wyciągałem samą szafę. A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci znak, to nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. Ty, branie masz. Kurde, sugestie poziom drugi. Pierdolę, zaraz. Wiesz co? Pogadamy później. Da. Pogadamy później. Mam tyle punktów, że ja sobie w tą sugestię tam nie mam. Nie będę płacić tyle pieniędzy, bo kurwa zgubiałeś. Gdzie tu jest? Znak Ardzik, Jerden, Kwen. Znak akcji. To rozumiem, że sugestie muszę tutaj. Pyk. Dobra. I czy jak ja mam taką pasywną sugestię, to teraz jak z nim pogadam, to będę mógł go jakby. Ryby płosz. Sugestia poziom drugi. Wiesz co? Poczekaj, bo nie rozumiem troszeczkę. Chyba, że musimy mieć to założone na siebie, coś takiego. O kurde, to mi cały slot by zajmowało wtedy. To ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Punkty adrenaliny zwiększają nie tylko zadane obrażenia bronią, ale moc znaków. No może za to. Ryby płoszcz. Dużo sobie zaśpiewałeś. Za dużo. Może jednak pomożesz mi bezinteresownie. Tak, z dobroci serca. Pomogę. Tak, z dobroci. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mrumru. Rozumiemy się? No i dogadani. Można jakoś normalnie po ludzku, po człowieczeństwu? Można. Nikt nie musi cierpieć, a ja bym chciał wrzucić z powrotem moją umiejętność zadawania większych obrażeń, kiedy mam dużo adrenalinki, bo to jest w sumie spoko. Nawet nie wiedziałem, że taką umiejętność mam, ale no dobrze posiadać taką wiedzę, że mamy. Można ją na przyszłość wykorzystać. No i teraz możemy się faktycznie udać do tego domu żelaza i tam znajdziemy zapewne całą ekipę, o ile już zdążyli dotrzeć. Spakujemy się tutaj do drogowskazu. Pakujemy się już do zielarza. Chyba tam widziałem to przejście na zaplecze i to było tam właśnie za zielarzem i się schodziło na dół. Tak mi się wydaje, bo poprzednio kiedy tam się udawaliśmy, to po prostu prosiłem o ten napar z czegoś tam, z krwi, coś tam ze krwią związanego i nam postać chyba sama schodziła, z tego co pamiętam. A nie, w sumie tu zeskakiwaliśmy, pamiętam. Mówiłem, że się prawie zabiłem. No to nieważne, jednak tak nie było. Weszłam do jej sypialni porynnie. wiedziałem. Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Szkoda, że nie mam broni. To nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich. Konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz na minę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Ha,
Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Quinto otwiera drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy i ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? O, widzę sporo chyba. Tak na Ale dobrze. Chłopski rozum. Lepiej warto Skoro spytać, niż prowadzi sekretne później nie wiedzieć. Którym mamy uciec, to czemu tamtędy nie wejdziemy? Dobre pytanie. No właśnie, czemu? Każdy korytarz ma dwa końce, prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu. A drugi prowadzi gdzieś pod miasto. Ale nie wiem dokładnie gdzie. Wybornie. Ale gdybyś jednak... Gdybym to ustalił, nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie, próbowałem wiele razy. Coś jeszcze? Chciałem powiedzieć, że warto jest zadawać pytania, bo... Kiedy zadajemy pytanie, nawet takie głupie i proste, to wychodzimy na głupka jeden raz. Jesteśmy debilami przez chwilę, przez te kilka sekund, aż uzyskamy odpowiedź, jesteśmy mądrzy później. A jeżeli nie zapytasz, a nie wiesz, no to jesteś głupi cały czas, bo nie wiesz cały czas. Warto jest być głupim przez chwilę i zadać pytanie, nawet jeżeli jest to pytanie dość proste i głupie. Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń. Tak mi się wydaje, ja tak zawsze robię. Czy może pułapek? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu z wieży. Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty. To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Nie ciągnąć za sznur. Tak jak mówiłem, dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Drzwiami, ale z tym sobie poradzisz. A jeśli pojawią się inne problemy, rozwiążemy je na bieżąco. To mam sporo jeszcze? O tym wie. O tym skarbcu. Bardzo Wszystko sporo. Pięknie, ale co jeśli coś pójdzie nie tak? Plan B. Każdy jest zdany na siebie. Tak po prostu? W tym fachu nie ma miejsca na przyjaźń. No dobra. Dobra. Bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży. Równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Wystawiono za mną listy gończe na całej północy od Jarugi po Góry Smocze, więc... Zajmę się tym. Ach, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Tak, możemy iść razem z nim. Boisz się, że ktoś zdradzi, to chodźmy wszyscy razem. Teraz. Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. Fajnie, taka mała pogadanka i dzięki temu szybka podróż się tutaj odbywa. Bardzo, bardzo fajnie. Oj, chyba kogoś brzusio boli. A mnie też Możemy dzisiaj zaczynać. Tak brzuch bolą. Chyba od tych szejków białkowych. Świetnie. Ciągle wpierdalam tylko te szejki. Patrol. Generalnie wszystko tylko na białku i te same żarcie, Evelyn, cały czas. Żartujesz? Pamiętam. Pewnie, że tak. Zjadłbym aż dzisiaj coś innego. Zadziwiająco coś warzywnego, chociaż no, ja tylko na warzywach, jakby tylko warzywa jem, bo jestem weganinem. Czy tam weganem, nie wiem jak to się kurwa odmienia. Jakby z powołania jestem, a nie dla flexu. Więc nie wiem w sumie. Ale teraz takiego bardziej warzywnego, w takiej postaci czystych warzyw bardziej. A nie takim przetworzone jak parówki sojowe czy coś takiego, nie? Czy kiełbaski, czy... O kurwa, ale zwinna. Pojebane, że tacy ludzie naprawdę istnieją, to nie jest żart, nie? Że oni by po takim czymś... Cholerny ptaszysko. Znów Bili. Wszystko obsrali. Co? Już ja wam pokażę. Patrol nawraca. Mamy minutę. Ruchy. Majitele, dobra matko, czuwaj nad nami. Ma lęk wysokości. Dasz radę, pakuj się.
Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, podoba mi się ta misja już. Jeśli mnie pamięć nie myli, zapewniałeś, że w środku nikogo nie będzie. Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Tak, nie czas. Ale podyskutujemy później. Możesz być pewien. Będę do twojej dyspozycji. Uczciwe. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Ale moralizujesz, Geralt. Przecieśmy kurwa zabili tyle osób w tej grze, że nawet nie zliczę. Choćby mi 100 rąk miał. Penetracja zostanie wykonana mieczami drewnianymi. Wżyć przeciwnika, trudno. Czy co? Zakładajcie maski i idziemy. No co my im niby tymi zrobimy? A ja? No kurde. Co to, jakieś maski królów są? Chyba tak. Dobra, mogę tu coś znaleźć ciekawego, drogiego, coś, te, nowego? Tam bym w teorii mógł chyba zejść. Tu jest coś. Sztaba jakaś tam. Tu jesteś na czerwono, to może być w sumie mega istotne i mega ważne i mega drogie. Pokaż. Pożółkłe listy, przewiązane sznurkiem. List miłosny. Chyba wątpię, że to będzie jakieś mega istotne. Moja ukochana, nie poddawaj się. Do ślubu z Ofirczykiem jeszcze tydzień. Coś wymyślę, może uda mi się zdobyć pieniądze. Może łzami przekonam twojego ojca. Może bogowie wysłuchają moich modłów. Przedmiot nabyty wraz z resztą majątku rodziny E. Olgierd? A może zrobi to diabeł? Kurde. Jeśli nic nie pomoże, wpadnę do świątyni przez okno i porwę cię sprzed ołtarza. Uciekniemy daleko na koniec świata, gdzie nikt nas nie znajdzie. Piszesz o smutku, mnie też jest ciężko. Ciągle o tobie myślę, o tym jak siedzieliśmy w alchemii do świtu nad butelką wina pewnie i rysowałaś nasz wymarzony dom na serwatce. Jak moczyliśmy stopy na pomoście, a ty się wygłupiałeś śpiewając basem nieprzyzwoite piosenki. Całuję medalik z twoją podobizną, kiedy idę spać i kiedy się budzę. Klnę się na wszystko, co święte. Będziemy razem na zawsze. Bądź dzielna. Kocham cię, twój O. Olgierd. Ta rodzina Everetsów. Twój Olgierd. To była prawdziwa miłość. Ciekawe. Albo nigdy nie skumałem, że to jest jakby nawiązanie do Olgierda, albo nigdy nie natknąłem się na ten list. Dobra, pakujemy dupę dalej trochę. Odpukać. Trochę akcji musi być. Ale i tak nie idzie oczy dookoła głowy. Ha! Mogą być duchy. Już widzę parę rzeczy, które bym sobie chętnie wzięła. Tutaj? Nie teraz. Musimy zejść do skarbca, jasne. Co byś tu wzięła? Świeczkę? A idziemy, schodzimy. A na dół. Za to podnieśmy cenę Co? Co? Straż! Straż! Trzeba było zostać w klatce. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. O kurwa, no z tymi mieczykami. A mogę... Nie na jakieś ignie jakieś? Sportowe? Mogę tego rzucić, ale... To ogłuszenie, ale nie wiem. A, mi w ogóle oni damage'u nie zadają. A dobra, to tak to ja się mogę bawić. Czemu masz szybkie ataki, to są mocne ataki? To chyba... O właśnie, coś się zbugowało wcześniej. Dobrze, że damage'u nie dostajemy. Agni. Trochę oszukaństwo, że nie ma damage'u.
Zero zabawy przy tym. Klikanie lewego przycisku myszy. Masz, chociaż cię spalę czy coś. Tyle osób, co my Gerward zabiliśmy na przestrzeni naszych tutaj podróży, to jest... Chyba nie zdążyliśmy ich zabić. A, zdążyliśmy jednak. Oj. Łapcie go! Nie dajcie mu uciec! No już go mógł nie zabijać, no. Szlak. Zaraza. Złóżcie broń! Nie macie szans! Może i tak. Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy. Raz. Dwa. Jeszcze jeden krok, to zaczną ginąć ludzie! Powoli, dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Czasu? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Ale my się rozumiemy. Odstąpcie od domu, nie będę zasłaniał się... No jak, no? Mamy jedno żądanie. Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie. Nikomu nie może stać się krzywda. Nic prostszego. Zabierz stąd swoich chłopców, to wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe. Ale wierzę, że jakoś się dogadamy. To powiedz mi jakiś żart? O, zmyłka. W takim razie podstawcie nam wóz. Jest środek nocy, skąd ja ci teraz wytrzasnę wóz? Myślisz, że łatwiej będzie o trumnę? On nie żartuje! No masz rację, łatwiej będzie o wóz. Jaki ma być? Zapraszam na dół, skarbiec otwarty. Koronar byle jaki, żeby tylko jeździł. Nie jesteśmy wybredni. Byle jaki ma jeździć. Dobrze, załatwię ci to. Ale w zamian chcę, żebyś wypuścił zakładników. Ilu? Wszystkich. Masz mnie za głupca? Nie ma mowy. Teraz puszczę jednego, resztę płotem. Na to nie mogę się zgodzić. Ale proponuję kompromis. Jeden zakładnik teraz. Reszta, jak podstawisz wóz. Uczciwa oferta, wydaje mi się. Zgoda, niech tak będzie. Melitele, niech będą dzięki. Ale jeśli będziesz się ociągał, coś pójdzie nie tak. Podtoczą się głowy, rozumiesz? Spokojnie, nim upłynie kwadrans, usłyszysz pod drzwiami rżenie koni. Mietko, Czedrok, biegiem do miejskich stajni. Dobra robota. Chłopcy, dalej już beze mnie. Nie pisałam się na coś takiego. Stąd jest tylko jedno wyjście. Przez skarbiec. Cóż, jest jeszcze komin. Ja się przecisnę. Ty, Wiedźminie, już pewnie nie. Więc nie masz wyboru. Chodźmy na dół. Ja sobie chcę chyba. Dobra, no to pakujemy się na dół chyba, nie? Zejdź do skarbca. Skarbiec otwarty, więc chyba szybko mu poszło, nie? Będziemy już mogli kraść wszystko, co tam jest. O kurwa, jeszcze tu są rzeczy do pokradnięcia. To prawda, to są zwykłe książki, ale nadal można je sprzedać. W sumie drogie te książki, tylko nikt ich kurwa nie chce kupować. Ale generalnie jest ten jeden taki handlarz, bibliotekarz, co mu sprzedaliśmy ten obraz za 500 golda. To on w sumie chciał sprzedawać książki i kupować. I u niego można faktycznie za dobrą cenę to opierdzielić te książki.
Natomiast no, skończyły mu się chyba pieniądze w eku, przynajmniej jak ostatnio tam byłem, to siano nie było posiadane. Dobra, zbieramy co jest, w sensie, tu jest jakieś wezwanie do zapłaty, chciałbym to, nie, królewskie rody, wezwanie do zapłaty, niniejszym zaświadczam, że mój mocodawca spółka Emet Lumendorf i synowie z siedzibą w Tretogorze zlecił mojej kancelarii egzekucję zapłaty za wykonaną usługę. Jest to sporządzenie podwójnie wzmocnionych drzwi pancernych z zamkiem typu mocarz. W tym samym wzywam do zapłaty kwoty 65 tysięcy nowigradzkich koron w terminie do 2 tygodni. O kurwa. I my tego, ten zamek tyk 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 kurwa otwarliśmy? Coś mi tu śmierdzi. 65 tysięcy koron. W życiu tyle koron nie widziałem. To co dopiero w zamku, to co dopiero w środku musi być. Jeżeli same drzwi kosztowały 65 tysięcy. Będziemy bogaci, mam nadzieję. Coś zebrałem, ale nie mogę tego przeczytać. A bardzo bym chciał, bo to może być całkiem ważne. List od mistrza Macieja. Szanowny panie Borsodi, piszę do pana w nietypowej sprawie, ale proszę potraktować mnie poważnie, bowiem zarówno panu, jak i prowadzącej przez pana instytucji grozi wielkie niebezpieczeństwo. Niech wolno mi będzie wyjaśnić, o co chodzi. Otóż jestem renomowanym astrologiem i wróżbitą. Od pewnego czasu wiadomych przyczyn muszę się ukrywać, jednak zachowałem grono stałych klientów, którzy wiedzą, jak mnie znaleźć. Do tego grona należy pewna dama z wyższych sfer. Jej nazwisko zachowam w tajemnicy. Owa pani zwróciła się do mnie z prośbą. Chciałam mianowicie poznać maksymalne ceny, które osiągną niektóre z eksponatów wystawionych na najbliższej akcji. Po początkowych obiekcjach przysłałem na prośbę wspomnianej damy i zanim przystałem na prośbę i zanim pan się obruszy, proszę odczytać do końca, bowiem rozłożę na stole karty. Rozłożone na stole karty odpowiedziałem mi coś bardzo ważnego, opowiedziały. Karty powiedziały, że mianowicie, że kurwa, że gdy w pańskim domu zjawi się wilk, nie wpuści pan go do środka, ale wilk i tak znajdzie drogę. Wejdzie do domu i zabierze panu dom. Widziałem wieżę rażoną piorunem i krew, która piła krew. Doskonale zdaje pan sobie sprawę, co to znaczy, prawda? W zamian za moją przestrogę proszę przekazać kwotę 2000 koron człowiekowi, który dostarczył tą wiadomość. Myślę, że mistrz Maciej nie wyszedł z 2000 koron z tego miejsca. Co my w ogóle mamy za strój tutaj? Fajny w sumie. Mam nadzieję, że dostaniemy go też później, żeby sobie ponosić. Ten zamek, piękna robota. Dwie zasuwy sprężynowe, bolce bębenkowe, dwimerytowe zastawki. Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy. Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu. Raz kozie śmierć. Pewnie sporo tu pułapek. Tak bym zgadywał. Chociaż... Na pewno wszystko będzie dobrze. O kurwa. O, dobrze, że nam jest przy sobie nagle. Ale głośno teraz na gierkę, mam wrażenie. Co, jest grany. Nie wiem, no raz jest za głośno, raz jest kurwa idealnie. Wkurza mnie to trochę. Dobra. O kurde, ty, stop, stop, panowie, ty. Otrząśnijmy się, pogadajmy normalnie. Panowie, panie, czy tam, nie wiem, czy... Czym wy jesteście, kurwa, tak naprawdę w sumie. Ty! To co są mocni przeciwnicy, ej, a moja zbroja albo cokolwiek? Mogę założyć? Nie mogę, kurwa. To ja nie mam zbroi, to oni dlatego mi tyle damage zadają. O kurwa, ty, to się trzeba tu skupić, poczekajcie. Swoją drogą ostatnio rozkminiłem. Nie, bo się zastanawiałem, tak mi przeszło przez myśl, że zawsze się mówiło, że na przykład, znaczy inaczej, dużo jest jakby, dużo razy słyszałem, że jakby w naturze występują dwie płci. No nie? Ja jestem fanem tego, że dla mnie jest troszeczkę więcej płci niż dwie. Uważam, że no, że jest więcej po prostu. I że nie powinniśmy, oj kurwa, wrzucać do garnka. To jest moje osobiste zdanie, także
wiadomo, jakoś wyjebane, jeżeli ktoś ma inną opinię, ale no mówię swoją, tak? I ostatnio mnie naszła taka myśl, że gadałem sobie z ziomem, nie? I on mi mówi, no ale że w naturze jest jakby mężczyzna i kobieta. Ja mówię, no dobra, okej, jakby spoko, rozumiem jakby punkt widzenia. I teraz mi się kurwa przypomniało, że przecież na przykład węże, to one potrafią przecież zapołodnić siebie, to ja chcę kurwa dwie płcie niby. Nie wiem czemu akurat o tym powiedziałem, bo jak zobaczyłem pająki, to mi się przypomniało o tych wężach. Ale może pająki mają tak samo. Tak, taka mała dygresja, nie wiem dlaczego akurat teraz mi przyszła do głowy. Ale mówię, bo te pająki chyba. Bo zobaczyłem, że jakiś wąż, ostatnio przeczytałem, że jakiś wąż po 14 latach sam zrobił jajka i zapłodnił swoje jajka. W sensie, wiadomo, jakby wydalił z siebie jaja w tym sensie i je zapłodnił. I mówię, czekaj. No ta! I mi się przypomniało właśnie tam ta rozmowa i to, że faktycznie w sumie w naturze jest dużo więcej płci niż jedna. A w ogóle to niektórzy się rodzą jakby z mając płeć męską i płeć damską. To taka ciekawostka, której ktoś mógłby nie wiedzieć na przykład. W sensie ma jakby dwa organy naraz u siebie, nie? Tak mi się wydaje. Są w skarbcu! Zamknęli się! Te same obrazy były na aukcji. Normalnie ma dika. I organ też damski. Te same obrazy były na aukcji. Się tak niektórzy rodzą. Pewnie niefajne jest to i powoduje wiele takich, no problemów pewnie, nie? Raczej organizm człowieka nie jest stworzony do tego, żeby tutaj posiadać takie kilka cech, zarówno męskich, jak i damskich. Pewnie niesie to całkiem sporo problemów ze sobą. O kurwa, sporo was tam. O kurczę, no całkiem dużo, to pakujemy się do środka. Już idę, nie było co się spieszyć. Patrioci. Nie wiecie, z kim zadzieracie. Ja pierdolę, ale się wystraszyłem. Przeciwnie. Co się dzieje? Aż za dobrze. A że jutro mi Xbox Game Pass. Ewald. Witaj, się skończy. Kopelat. No proszę. Im dalej w las, tym ciekawiej. Powinienem bym się domyśleć. Jesteś nam chyba winny wyjaśnienia, Ewaldzie Borsodi. Jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu? Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny, a Horst mnie oszukał, wydziedziczył. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To cię nie usprawiedliwia, Horst, i nie uratuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. Kusząca propozycja? A ja się w ogóle to nie mieszam w wasze sprawy. Nie chcę się mieszać w rodzinne sprawy. To trzeba było nie włamywać się do mojego skarbca. Za późno na neutralność. Stań po mojej stronie, to obsypię cię złotem. Stań przeciw mnie, to zostaniesz tu na zawsze. Kusząca propozycja, aczkolwiek nie przykupisz mnie. Wydaje mi się, że no jak idziemy z nim i jesteśmy z nim, to czemu by nie? Cóż, skoro tak stawiasz sprawę, i wezmę sobie ze skarbca, przy Ewaldzie. Na co mam ochotę? Mów za siebie, ja się skuszę. Zapłacisz za to kwintą głową. Na nich! Myślę, że... O kurde, bosik! O kurde, ale to Bob, a nie bosik. Łe, panowie! O czym my gadamy, co? O czym my gadamy? Po Quinto? Po Horsie. Ty, Horse się zaraz wywali od samego krwawienia i nałożonych efektów na niego. A może najpierw ochroniarzy bym zabił, szczerze mówiąc. Rzućmy na niego akcji. Najpierw ochroniarze, bo ja nie wiem, czy nawet jak nie zabiję. Pewnie nawet jak zabiję Horsta,
To i tak ci... O kurwa, ty! Umrę zaraz. Spokojnie, może... O! Może jest kółeczka. Chociaż on był dość, że tak powiem, brutalny, ten nasz ziomo. Chciałem to załatwić inaczej. Wykraść dokumenty. Wyrzucić się na bruk. Wiesz, zemsta ponoć najlepiej smakuje na zimno. Ciekawe, czy na gorąco smakuje równie dobrze. Błagam, miej litość dla brata. Zrobię wszystko. Naprawdę? Wszystko? Wszystko! Przepisz na mnie wszystko, co masz. Wyjdź stąd, jak stoisz. W samym ubraniu. Pozwól mi coś zabrać. Cokolwiek. Piętnaście lat. W kanałach. Na rzekach. Jak zwierzę. I masz czelność prosić? Co jest? Nie, to jest kurwa żart chyba jakiś. Że teraz się zcięło niby. No to nieźle. O. W takim momencie. Jest jak jest, pomógł mi w robocie, resztę mam wyjebane. Plus tamten ziomuś chyba w miarę zasłużył. Nawet bardzo. A ty? Nie. I nie będę. Póki nie znajdę domu Maksymiliana Borsodiego. Mówiłeś, że jest w skarbcu. Jest. O tam. Ale obawiam się, że go nie dostaniesz. W środku jest testament ojca. To właśnie dzięki niemu zaginiony Ewald Borsodi przejmie rodzinny majątek. Proste, prawda? A Geralt z Rivi, którego oszukałeś? Cóż, będzie musiał sobie wziąć co innego. Oszukałeś mnie. A ty byłeś gotów zostawić mnie samego przeciw siepaczom Horsta. Więc jesteśmy kwita. Jak byłem gotów? Jeśli chcesz domu Maksymiliana, Wiedźminie, będziesz go musiał wziąć siłą. No to trudno. Trudno, bo ktoś tu nie wyjdzie z żywy. Głupia decyzja. Może się jakoś dogadamy? No nie możesz tak mi grozić, wariacie. Szczerze mówiąc. Głupia decyzja, ale jak wolisz. Tylko załatwmy to szybko. Zanim zejdą tu żołnierze. Bardzo głupia. Jak mówiłem, jestem do twojej dyspozycji. No tak blisko byłeś, wariacie, żeby tutaj być nowym właścicielem tego domu, ale niestety zostanie on bez właścicieli żadnych. Jest jak jest. Ale mam dużo punktów adrenaliny w ogóle. Mogę spamić to igni. Powalony. Ty, no to ale Bob z niego, z tego zioma. Generalnie mogliśmy się z nim dogadać i powiem wam tak. Wtedy on by wziął sobie testament ze środka, a my szczerze mówiąc wzięlibyśmy ten dom, ale uznałem, że mnie wkurwi i mi będzie grozić pajac. Nie ma takiego bicia i grożenia wiedźmakowi. Odbierajmy, co tu jest do pozbierania. W ogóle czasem się tutaj teksturki przez chwilę nie będą wczytywać, bo przenoszę na dysk nowy. Znaczy na dysk po prostu przenoszę nagrania. Więc jest zużycie dysku 100%, ale no myślę, że te kilka tutaj teksturek nie będzie jakimś mega problemem. Pokradnijmy co możemy, każdy rubin jaki tutaj jest do pokradnięcia to pokradniemy. Mam nadzieję, że tutaj się wzbogacimy całkiem dużo. Bo mi są pieniążki tutaj bardzo potrzebne, nie będę ukrywać. Mam nadzieję, że te wszystkie srebrne naszyjniki są mega dużo warte. Chciałbym tu do ostatniego kurwa tego. Do ostatniej półeczki.
opierdzielić ten skarbiec. Tutaj niestety nie mogę nic wziąć, bo się coś zbugowało, trudno. Tutaj jeszcze coś będzie? Jadowity stalowy miecz w cechu brzmi. No co ty gadasz, że normalnie w takim randomowym miejscu takie coś znaleźliśmy. Cały secik brzmi, będę miał pojebane ty. A ja wiem gdzie znajdę, to był chyba stalowy, czyli wiem gdzie znajdę miecz srebrny w cechu brzmi. Co ciekawe, miecz cechu brzmi stalowy czy tam srebrny, ten drugi, który nie zabraliśmy teraz, będziemy mogli znaleźć tylko i wyłącznie w jednym miejscu, jeżeli podejmiemy tylko i wyłącznie jedną właściwą decyzję. Taka mała ciekawostka, ale odnośnie jakiej to decyzji jest mowa aktualnie, no to oczywiście nie będę spoilerował. Weźmy ten dom. O jakiej decyzji to jest mowa, nie będę spoilerował. Weźmy ten dom i zobaczmy, co dalej się wydarzy. A ciekawe, że tutaj mogą znaleźć. Cholerne świeczki. Że tutaj mogą znaleźć schemat. Gdzie może być to ukryte przejście? Tajne wyjście. A no tak, jeszcze. A no tak, jeszcze wyjść stąd trzeba, no tak. O. Chyba nie będzie takim większym kłopotem. Oho, przez szpary wpada powietrze. To musi być przejście. Oj. Tylko jak je otworzyć? No pewnie jakąś wajchą. Wahajstrłem. Jakimś, może na jakiejś kolumnie. Zazwyczaj takie przejścia są powiązane właśnie z kolumną albo z jakimś. O! Właśnie. Samo porę. Trzeba się stąd zmywać. Albo z jakąś pochodnią na ścianie, czymś takim. W sumie mam sporą wiedzę na temat tajnych przejść. Mam nadzieję, że nie zginę, prawda? No, tak w sumie głupek skoczyłem. Dobra, gazu Gernwart. Szybciej nie mogę biec. Chętnie już bym sobie zmienił moją zbroję na jakąś lepszą. W sensie na w ogóle jakąś, bo tutaj w teorii nie mamy aktualnie na sobie żadnej zbroi chyba, tak? A mamy! Pancerz księżyca w Nowiu. Bardzo fajny pancerzyk. Tak wyglądowo generalnie. Chociaż chyba tak damage całkiem też nieźle blokuje. Będzie tu jakaś niespodzianka na mnie czekać? Redańscy strażnicy? Czy nikt nie wie o tym przejściu? Chyba nikt nie wie. Zanieść dom Maksymiliana Borzodiego Olgierdowi. No to widzę, Olgierd jest w miarę niedaleko. To udajmy się tam od razu do niego. Chyba się chłopak trochę zdziwi. I zostanie nam ostatnia prośba wykonania do niego. Do wykonania. Dla niego. A po koronie. Chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. No bo jeszcze gdzieś pójdą beczki. Od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego, zgodnie z życzeniem. Ależ Horst musi się wściekać. Nie wścieka się. Nie? Bo nie żyje. Jego brat zresztą też. I parę innych osób. No proszę. Nie myślałem, że masz jaja, żeby zrobić taką jatkę. Nie miałem wyboru. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Skąd ja to znam? Pijesz sobie z kompanią, lulki palisz, a potem ni z tego, ni z owego głowy toczą się po ziemi. Nawet nie wiadomo jak i kiedy. Nie śmieszy mnie to. Nie? Czemu? Bo w odróżnieniu od ciebie nie lubię zabijać. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny co do jednego. Jak to? Wiedziałeś, że Horst miał brata? No raczej. Ewald był słynny w pewnych kręgach.
Jakich? W takich, w których szlachetni wiedźmini raczej się nie obracają. Mordował za pieniądze, bez mrugnięcia okiem, bez pytań. Za to zawsze z fantazją. Gdyby nie to przeklęte nazwisko, wziąłbym go chyba do swojej kompanii. To dobrze, że zginął. Po co ci te papiery? W sumie. Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Good ending? Good ending? Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Co good prawda, ending. Horst i Ewald gryzą już ziemię, ale dzięki tym papierom dom aukcyjny nie trafi teraz do ich dzieci. No i szpital będzie miał dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno. O zemstę. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? W sumie nie aż tak. Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Ech. Dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. Dobra, kończ już. I co było dalej? Ech, dalej, wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. Co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? Ostatnie życzenie. Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię, co mam do powiedzenia? Jestem gotów. Słucham. Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem.
Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Ofirczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. O kurwa, ale natrzepany tam jakiś. Pewnie zdążyłeś sobie narobić wielu wrogów. Żołnierz. Nie dzisiaj i nie jutro, ale w końcu ktoś znajdzie sposób, by cię dopaść. Dlaczego miałbym się tym przejmować? Nie czuję strachu, nie czuję żalu. Uczeni z miasta Oxenfurt utrzymują, że nie ma bogów, a po śmierci jest tylko pustka. Ja już poznałem tę pustkę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. O co chodziło z tą beczką? W drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psu bratem i groził mi śmiercią. To była jedna z tych gruźb, które brzmią jak zaproszenie. Więc zamierzam wrócić w tamte strony. Swoją drogą, teraz sobie uświadomiłem, że można by było Olgierta tak generalnie na przykład przywiązać kamień do wody, wrzucić do wody i przez całą wieczność by w mękach się dusił pod wodą. Umierał i powstawał do żywych z powrotem i tak ciągle i ciągle i ciągle. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. Gówno cię to obchodzi? Tak, kochałem. Nie no. Możemy już przejść do rzeczy? A może raczej wróćmy do środka i pogadamy o tym przy gorzałce. Chcę z tobą pić, gdy będzie po wszystkim. Napijemy się, gdy będzie już po wszystkim. To niemożliwe. Jeśli ci się powiedzie, to już po mnie. A jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie. To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu, na wschód od włości Martina Fei, życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. A trochę jednak podpowiedział, a nie powinien w sumie, bo tak generalnie... no generalnie w sumie sobie zaszkodził tym dość mocno. Chodźmy, udajmy się może do fryzjera, do tej... do jego żony i do jego dawnej posiadłości, udamy się w następnym odcinku tam. No tam jest naprawdę fajnie, tam jest naprawdę fajna misja jest przed nami. Naprawdę dużo będzie się działo i na pewno dużo... dużo rzeczy nawet mnie, chociaż gram, tak jak mówię, kilkukrotny raz, to i tak pewnie mnie zaskoczy ta misja różnymi rzeczami. Czy tu jest ten barber? Balbierz? Czego oni tam na tego ziomka mówią? Chyba niekoniecznie. Nie wiem właśnie, co ja za zdanie powiedziałem. Mam wrażenie, że kompletnie powiedziałem to nie do końca to, co chciałem. Witajcie! Gdzieś zgubiłem wątek. Przez to, że właśnie dużo oni gadają i ja nic nie mówię, tylko słucham to, co oni gadają, to mnie to tak przymula zawsze. Z takiej mega energicznej osoby później ciężko mi jest wrócić i
I kiedy o nich gadałem, to się tak przymulam, przestaję mówić, później z powrotem ciężko mi jest wrócić i zarzucać jakiś komentarz. Dobra, zróbmy Gerwardowi brodę. No bo umówmy się, Gerwart bez brody to gizde. W ogóle broda jest zajebista, jakby mi rosła broda trochę lepiej, to pewnie chciałbym mieć brodę, natomiast moja broda by wyglądała, jakbym wziął łoniaki i przykleił je na klej do ryja, więc nie zamierzam nigdy zapuścić brodę. Byłaby to fatalna decyzja. Kiedyś próbowałem i wierzcie mi, no nie. Nigdy więcej, kurwa. Może na starość te włosy tak... Znaczy... No w sumie w teorii chyba to tak nie działa, że na starość więcej włosów jest, nie? Na starość pewnie więcej włosów jest, jeżeli masz 14 lat, ale... Ale tym dalej w sumie w las, tym nie masz testosteronu i w sumie odwrotnie jest. Te włosy wypadają, tak mi się wydaje. Dobra, to było na tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mega dużo dialogów dzisiaj było, więc nie miałem aż tak okazji pogadać, ale przed nami szykuje się naprawdę długa misja i naprawdę ciekawa misja, także jutro będzie akcja, jutro będzie się działo. No i przygotujcie się pewnie na 1,5-godzinny odcinek i spróbujemy wypełnić to ostatnie wiedźmińskie zlecenie, powiedzmy, że to wiedźmińskie zlecenie. No na pewno będziemy się tam bili, taki mały spoiler, z potworami. Do jutra.